Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Prezydencie. Na początku ulicy Morskiej, w odległości niemal co pół kilometra, mamy trzy duże obiekty handlowe, plus Kaufland i Lidl. Powstanie kolejnego, to jest Carrefoura, w tej sytuacji uważam za niecelowe. Licząc od dworca głównego PKP na odcinku 3-kilometrowym będą cztery wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Nie jestem przeciwny budowie Carrefoura, gdyby nie powstały już wcześniej wymienione obiekty handlowo-usługowe. Jeżeli miasto wiedziało od 15 lat, że Carrefour w tym miejscu wybuduje obiekt handlowy, to prowadziło dziwną politykę w zakresie wydawania pozwoleń na budowę innych wymienionych obiektów przy tej samej ulicy w tak bliskiej odległości. Dlatego nie będąc przeciwny Carrefourowi, głosuję przeciwko jego budowie w tym miejscu. W tej sytuacji uchwalenie niniejszego planu zagospodarowania jest przymusowym głosowaniem pod potrzeby właściciela terenu. Uważam, że jest to bardzo atrakcyjny punkt pod usługi hotelarskie, punkt wprost idealny dla powstania hotelu punktowca. W ostateczności budownictwo mieszkaniowe i plan powinien być zmieniony w tym kierunku. Będę głosował przeciwko projektowi uchwały. Nadmieniam, że Rada Dzielnicy Leszczynki jest przeciwna usytuowaniu marketu, a cóż dopiero mówić o pobliskim handlowcu. Sprawa jest moim zdaniem na tyle poważna, że nie powinniśmy podejmować dziś pochopnej decyzji. Apeluję do koleżanek i kolegów radnych o odrzucenie tak sporządzonego planu. Będzie to z korzyścią i dla miasta, i dla Carrefoura. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Szymański. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak zwykle jestem pełen podziwu i uznania dla pana radnego Stolarczyka, który z dużym spokojem referuje swoje poglądy, tak dzisiaj mną wstrząsną, muszę przyznać. I chciałem powiedzieć, że w obecnej sytuacji, kiedy pojawiają się kolejne tego typu obiektów, moim przekonaniem tylko rozładowuje sytuację, pomaga mieszkańcom najróżniejszych części Gdyni docierać do najbliżej zlokalizowanych obiektów handlowych bez pielgrzymek przez całe miasto, które rzeczywiście na początku, kiedy mieliśmy tego typu jeden obiekt, miały miejsce, później kiedy były dwa również. Teraz one coraz częściej pełnią funkcje jednak bardziej dzielnicowe. Wyraźnie miasto dzieli się w ten sposób, że mieszkańcy docierają do najbliżej położonych lokalizacji. A postulaty dotyczące wskazywania czy sugerowania właścicielowi terenu, że na swoim terenie powinien postawić na przykład hotel, wydają się nieco zagadkowe. Nigdy w naszym mieście nie było obyczaju decydowania za inwestorów i wskazywania mu, który z rodzajów działalności będzie dla niego bardziej dochodowy. Jak sądzę, umowa drogowa podpisana z inwestorem, za którą chciałem podziękować panu prezydentowi, bo jednak znowuż kwota około 20 milionów złotych zostanie w miejski układ komunikacyjny wprowadzona, co ważne, pieniędzy nie budżetowych. Wskazuje wyraźnie, że inwestor policzył sobie, że funkcja marketowa nadal w naszym mieście ma szansę przynosić dochody. Co ważne, zapowiada się też na to, że w tej dzielnicy, która niespecjalnie ma szeroką ofertę pozahandlową, powstanie obiekt, który także te funkcje pozahandlowe zrealizuje. Będę zapewnić pana prezydenta, który pan radny zapewne słyszał. Te nowo powstające obiekty handlowe oferują już znacznie więcej poza bagietką i zestawem bielizny, ale także pewne funkcje kulturotwórcze, które tej części miasta i tej dzielnicy potrzebne są szczególnie. Mam nadzieję, że inwestor w swoim planie finansowym je uwzględnił. Mam nadzieję, że będzie jakaś szansa uczestniczyć w dyskusji i także radni będą mogli zaproponować to, co tej części miasta jest potrzebne, a wierzę, że również biznesowo będzie to miało sens. Dlatego no, ja cieszę się, że ten pustoszejący przez długie lata fragment miasta, który niedawno był ruiną i groził bezpieczeństwem osób na się pojawiających, będzie sensownie zagospodarowany, a ulica Działkowska z całą pewnością na tym uporządkowaniu przestrzeni zyska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Paweł Skorzeński. Nie zgadzam się z moim przedmówcą.
co do potrzeby tak bliskiej lokalizacji tylu marketów na jednym ciągu komunikacyjnym. Powtórzę, że jestem zdziwiony polityką miasta w tej sprawie, mianowicie jeżeli Kerkworth czekał tyle lat na też miasto na ten układ komunikacyjny, dlaczego miasto wydawało wcześniej zezwolenia na budowę pozostałych marketów? Jeżeli chodzi o, powrócę do mojej koncepcji, jeżeli chodzi o lokalizację dla przydatnej bardzo dla miasta, w tym miejscu bazy hotelarsko-gastronomicznej, właśnie ze względu na układ komunikacyjny, blisko portu, blisko obwodnicy, blisko miasta, a więc z dużą korzyścią myślę dla wszystkich, którzy by korzystali z takiego obiektu, co nie wyklucza również korzystanie też z usług ewentualnie kulturalnych. Jeżeli chodzi o ten teren, uważam, że potrzebna była zmiana tego planu zagospodarowania i Kerfur mógł rozprzedać w tym momencie deweloperowi. Po wyjściu z szoku chciałem teraz już podziękować panu radnemu Stolarczykowi, gdyż dzięki jego płomiennemu wystąpieniu udało mi się doprowadzić do pewnej projekcji, którą chciałem się z państwem podzielić. Otóż miałem przed momentem wizję, jak to spotykam się w bardzo zacnym towarzystwie pana radnego Stolarczyka w budynku dość ponuro się kojarzącym, czyli w budynku prokuratury, w którym razem zaskarżamy decyzje władz miasta dotyczących tego, że oto przez kilkanaście lat nie pozwalają powstawać innym obiektom handlowym, ponieważ jest pewne miejsce, w którym ma powstać Kerfur. W związku z powyższym byłaby próba doprowadzenia do tego, by miał on bezpieczny monopol, by żadna inna placówka powstać nie mogła i należałoby się wtedy domyślać, co pewnie i pan by czynił i ja, jakimi to motywacjami kierowałyby się władze miasta, uniemożliwiając powstawanie innych obiektów. Cieszę się, że tak się nie stało i cieszę się, że z panem radnym Stolarczykiem mam okazję spotykać się w innej scenerii niż ta prokuratorska, czego sobie i państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kołek. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Uczucie szoku nie towarzyszy tylko mojemu przedmówcy, mi również. Wydaje mi się, że w ustawie o samorządzie gminnym nie jest zapisana kompetencja, żeby to miasto zaczynało zarządzać niewłasną, cudzą własnością i jeszcze bawiło się w jakieś powiązania z deweloperami i z rynkiem nieruchomości. Byłem jak najdalszy od tego, natomiast przez sensowne i umiejętne planowanie budujemy nową jakość przestrzeni w tym miejscu. Oczywiście każda lokalizacja tego typu niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne koszty, które wszyscy będą ponosili. Nie możemy uczynić z miasta pewnego rodzaju dystansenu, bo wydaje mi się, że dzisiaj, patrząc na to, co obecnie jest w tym miejscu, każde inne rozwiązanie jest pewnego rodzaju wartością dodaną i korzyścią. Jeśli nałożymy na to jeszcze układ komunikacyjny, który już niebawem będziemy mieli dzięki trasie Kwiatkowskiego, to wydaje mi się, że trudno znaleźć miejsce w Gdyni, które bardziej by się nadawało do tych celów, które są zapisane w omawianym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pan prezydent.